trzeba być bardzo wierzącym, wierzyć, że to, co mi podaje kaplan, jest ciałem pańskim, mimo że ja tylko widzę oplatek. Wierzę i proszę o światło. Jestem przekonany, że to światło będzie wam dane. Nie od razu, bo będzie próba, czas próby, tak jak mieli w księdze wyjścia Żydzi. Nagle manna. Tej manny mieli potąd. Ciągle ta manna. A w Egipcie jak było, tak było, ale były rybki, były czosnek, były cebulka, a tutaj manna i manna. No, Pan Bóg ich znudził. Podobnie jak nas, kapłanów i świeckich, znudza msza święta. Jest zawsze to samo. Zawsze jest tajemnica do odkrycia w każdej mszy świętej. A jak to zrobić? Prosić o światło Boga. Przypomnieć mu, że powiedział, że jest przyjacielem, chce być przyjacielem. Że kto pożywi jego ciało, jego krew, trwa we mnie, ja w nim. Jeśli ktoś z was jest zakochany, powinni być wszyscy zakochani w jakiejś dziewczynie, bo to jest normalne, wtedy jest trwanie w tej dziewczynie. Ona trwa we mnie, ona trwa we mnie. To jest takie wzajemne trwanie miłości. Ludzkiej, dobrej ludzkiej miłości. Z tego będą dobre małżeństwa na pewno. Natomiast to samo w sposób nadprzyrodzony, boski jest między Bogiem a człowiekiem. Bóg przyjęty w Komunii Świętej zaczyna trwać w człowieku. O tym nie wiemy. Odmawiamy modlitewki, jeśli ktoś ma modlitewki, albo posiedzimy i pójdziemy do domu. A trzeba zapamiętać, Duch Święty pomoże pamiętać, że było komunię. Jeśli będzie pamięć Ducha Świętego, zaczniemy odczuwać jak gdyby, nie powiem smak, ale coś w rodzaju smaku, nie smak fizyczny. To mi przypomina to, że byłem karmiony przez Boga Jego własnym ciałem. I to jak gdyby pseudosmak będzie w pamięci osadzony, będzie się rozwijać aż do obecności widzialnej, widzialnej Boga w sobie, w własnej duszy, trwanie Boga w mojej duszy, a potem na mszy świętej w opłatku zobaczę wyraźnie ciało pańskie. Nie krwawe, ale w dotyku wyraźne poczucie, czasem bardzo silny blask jest. Ten blask czasem trwa po Komunii Świętej. Tyle miałem o komunii. Myślę, że Pan Bóg bardzo pragnie być karmić nas wszystkich.